No cześć, w tym odcinku opowiem Wam coś na temat tak zwanych access pointów i dlaczego one są, mogą Wam się przydać w Waszej sieci. Czyli dzisiejszy temat to będą tak zwane access pointy. Access point. Czasami też się to nazywa jako wireless bridges. Zamiennie, więc to zamieniacie. O co chodzi? Więc wyobraźmy sobie sytuację, że tu jest wasz budynek, tu macie komputery, tu macie oczywiście wyjście, tam macie gniazdko, tutaj macie podłączenie, tutaj macie główny router, tutaj macie ESP, dostarczy wam internet i tak dalej. I o co chodzi? Tutaj macie switch podpięty. A tutaj macie na przykład, chcielibyście, macie na przykład budkę ochroniarza i tutaj macie również dwa laptop na przykład i chcielibyście, żeby ci ochroniarze mieli dostęp do sieci. No to tak, no to rozwiązania są takie, że możecie puścić, podłączyć ten switch, używając tutaj kabel, normalnie poprowadzić przy drodze. No dobrze, no ale jeżeli to jest wjazd na jakąś to tutaj jest, wiadomo, taki szlaban. No i ktoś może przez pomyłkę przeciąć ten kabel. No to to rozwiązanie nie pasuje. To rozwiązanie zbytnio nie pasuje nam. No dobra, no ale no to co innego możemy zrobić? Możemy pociągnąć kabel na wysokości, czyli tak gdzieś. Ale znowu, jak samochód zahaczy, to nam zniszczy ten kabel. Więc najlepszym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest umiejscowienie access pointa po obu stronach, czyli tutaj kupujecie access point i tutaj stawiacie w tej budce ochroniarskiej czy gdziekolwiek access point i tutaj podpinacie do niego switch, jeżeli macie na przykład więcej laptopów, i tutaj nacelowujecie te anteny i tworzy się tak zwany właśnie wireless bridge, czyli most bezprzewodowy, ponieważ tutaj nie ma przewodu, ale ta sieć z tej budki na przykład ochroniarskiej, ona ma dostęp do waszej sieci i ten access point jest podpięty do switcha i w tym momencie możecie korzystać z internetu również w drugim obiekcie, nie tylko w głównym budynku. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak jak mówię, nie możecie mylić access pointa z wireless routerem. Zapamiętajcie jedno, wireless router to nie jest access point. To łączy w sobie access pointa, ale tak jak mówię, no upartego moglibyście skonfigurować to połączenie, ale do takich połączeń typowych właśnie między budynkami służą access pointy. I wiele firm, dostawców oferuje tego typu usługi, więc tu macie przykładową sytuację, w jaki sposób podłączyć jedną sieć do drugiej, jeżeli nie macie możliwości położenia kabla, czy to miedzianego, światłowodowego, więc możecie zastosować access pointy. To wszystko w tym wideo, do usłyszenia, trzymajcie się i miłej nauki, hej!